No teraz przed nami rozdział różne ciekawe rozwiązania. Mam nadzieję, że dla Was też będą one ciekawe. Cały czas mówimy o pomiarach pre-compliance, tych wstępnych w firmie, jak to wygląda i co możemy zrobić. No i pierwszy taki przykład, to jeśli nie mamy tłumików, nie kupiliśmy ich, nie chcemy, albo nie stać nas, albo lubimy się bawić, no to ja chociażby sobie zbudowałem, tu widzimy w rogu bardzo ładnie polutowany filtr. Gdzie filtr? Tłumik WC i można sobie policzyć, tu są wzory albo typu pi, albo typu t. Ja sobie zbudowałem taki jak ten przykład. Mniej więcej te rezystory tak dobrałem. Nie miałem akurat takich w warsztacie dokładnie wartości, więc to tłumienie wyszło mi delikatnie niższe, ale bardzo płaska charakterystyka, aż sam się dziwiłem, że tak ładnie to wyszło na takim ręcznym brzydkim lutowaniu. On działa, też Wam będę mógł pokazać. Będziemy robić pomiary w warsztacie, to zobaczycie, jak też można zmierzyć charakterystykę takiego tłumika czy wzmacniacza. No to są, myślę, proste rzeczy, ale warto pamiętać. Tak samo przedwzmacniacze. Tu jest właśnie na dole ten tłumik zlutowany na dwa złącza SMA i tutaj rezystory SMD polutowane do masy i takie przejściowe. U góry są dwa wzmacniacze, które kupiłem gdzieś na AliExpress, takie tanie, jeden zasilany z 12V, drugi z 5V, częściej używam tego z 5V, 20 dB wzmocnienie mają i patrzyłem na charakterystyki, te charakterystyki naprawdę są całkiem niezłe, są dosyć płaskie. Też do takich zabaw, ale to na wyższe częstotliwości, taką antenkę kupiłem też za $12 chyba. Do pomiaru, no widzimy, jej długość nie jest za duża, więc ona działa tam powyżej 600 MHz i działa jako odbiorcza. Też raczej z nią przedwzmacniacz stosuję, ale to no, w warsztacie jest ciężko złapać ten czysty sygnał, bo de facto różne szumy nam wchodzą z zewnątrz i to jest właśnie problem pomiarów in-house. No niemniej, jeśli jest problem na wysokich częstotliwościach, coś już można sobie pomierzyć. To, co mi się spodobało, to rozwiązanie komora TEM. Taka malutka komora TEM, to akurat chyba też od Techboxa. Linka Wam wrzucę. Ta komora działa, mierzy emisję, natomiast jeśli jest poza komorą, no to wiadomo, że łapie też szumy, więc ja zamykałem to w takim namiocie, też testowałem, pożyczyłem taki namiot ekranowany i zamykałem w środku, też możecie zobaczyć sobie różnicę, jak jest przy namiocie otwartym i przy namiocie zamkniętym, noise level, czyli ten poziom szumów. Widzimy, że tu chociażby wchodzi na GSM, tu wolne pasmo jest chyba na też około 800 i tutaj gdzieś też wchodzą jakieś radia i tak dalej. Tu już jest przykład z nadajnikiem. Tu specjalnie na 1 wacie nadawałem radio telefonem z odległości około 2,5 metra przy otwartym i przy zamkniętym i patrzyłem, ile wchodzi. No i widać, że jest różnica 18 dB. Tutaj na innych częstotliwościach też to sprawdzałem i widać, że jest ta różnica i zyskujemy tego tłumienia dosyć sporo. Jest taki namiot ekranowany z całkiem niezłym rozwiązaniem, czy taki mały, czy też widziałem w jednej firmie, był taki duży namiot, 4 chyba na 4 metry i na wysokie 2,5 metra, więc dosyć fajne rozwiązanie. Jednak pamiętaj, że w środku też mogą pojawić się odbicia i fala stojąca, więc ten namiot bywa dosyć ciekawym rozwiązaniem i stosunkowo niedrogim w porównaniu do budowy komory. Innym takim ciekawym przykładem jest zbudowana przez kolegę mojego taka sieć sztuczna, mała, w domu ją zbudował, tu są w środku widoczne kondensatory, cewki nawinięte przez niego, więc bardzo fajne rozwiązanie. No i tutaj zawiozłem to do laboratorium i w laboratorium zmierzyłem taką świetlówkę podpiętą, oczywiście niezgodnie z normą, ale wiadomo, jak jest czas w laboratorium, w międzyczasie tak zwanym, żeby coś pomierzyć, to podpinałem i tu, i tu i okazuje się, że wyniki są bardzo podobne. Zastanawiam się, z czego bierze się różnica dosyć spora na
pierwszy rzut oka. Zadzwoniłem do kolegi i okazało się, że on tutaj zastosował od razu tłumik wyjściowy 10 dB, żeby, no to się czasem zaleca, żeby stosować taki. Nawet niektóre sieci sztuczne mają taki przełącznik, żeby włączyć taki tłumik 10 dB, więc się okazało, że ta różnica de facto w pomiarach to jest 2-3 dB i może wynikać z tego, że ta lampa jest tu na takiej wysokości do ziemi, tu jest na mniejszej. No niemniej u siebie można takiego listna zbudować i nie trzeba kupować wcale, aczkolwiek można też kupić i takie dostępne już, chociażby te z Techboxa już nie są aż takie drogie. Inne rzeczy, o które też pytaliście w webinarach, to są te skanery pola bliskiego. De facto taki skaner X, Y, Z, no to samej filozofii mechanicznej nie ma, bo to jest po prostu trzy silniczki krokowe i sterowanie bardzo proste. Chodzi o powtarzalność tego, no i software, który to obrabia i rysuje nam te mapy cieplne. Oczywiście są też inne takie maty do skanowania. Tych akurat ja nie testowałem, z tym miałem do czynienia i porównywaliśmy, sprawdzaliśmy. No całkiem dobrze to działa, jest trochę głośne i czasochłonne. I trzeba dobrze ustawić wysokości, żeby nad komponenty nam tam nie weszło. Natomiast taka mata, widziałem ją na żywo, ale nie mówię, nie robiłem pomiarów. I ona ma tu po prostu wbudowane czujniki pola wewnątrz i też taką mapę cieplną ma nam może rysować. Też możecie sobie zobaczyć filmiki, jak to wygląda w internecie. Można rozważyć, dobrze jest wypożyczyć od takich producentów taki sprzęt i sobie przetestować. Zwykle nie mają z tym problemu. Innym systemem, ale tu już nie do emisji, tylko do odporności. Jest bardzo ciekawy system od Langera, który ma de facto malutkie generatorki Bersta, generatory impulsów, czy to w postaci takich mazaków, markerów, gdzie de facto jest bateria i impuls w odpowiednim kształcie, też możemy jego moc podkręcać, czy taki generator tutaj jest zbudowany i dostarczamy to sondami też pola bliskiego. Co ciekawe w tym generatorze, tym trochę większym, to jest zliczacz impulsów. To znaczy, że na światłowodzie i tam dalej jest ceweczka, która wyłapuje pole, zapala lampkę i światłowodowo jest to podpięte i zlicza nam impulsy. Więc możemy w różnych miejscach przykładać tą sondę odbierającą te impulsy i zobaczyć, jak te bersty się rozchodzą. Jeśli wstrzykujemy do masy, czy do poszczególnych nóżek. To, co trzeba zwrócić uwagę, też mi koledzy wielokrotnie powtarzali, że no trzeba uważać, bo bardzo łatwo jest upalić to nasze urządzenie, bo często to dotykamy do płytek, do nóżek i no, nie jeden układ scalony poszedł dosyć szybko do kosza. Ale rozwiązanie na biurko na pewno warte rozpatrzenia. Jest to trochę drogi system, ale no, taniej wychodzi niż wynajęcie laboratorium. Chociaż są elektronicy, którzy mówią, że takie coś to nie jest żadna filozofia zbudować i że sami sobie to zbudują. Czekam na pierwsze wieści. Jeśli ktoś coś takiego zbudował, to chętnie bym zobaczył. Bo faktycznie ja sobie robiłem taki generatorek z przekaźnika i sam w sobie generator nie jest trudny, ale tą sieć wstrzykującą trzeba dopasować, żeby w miarę ten impuls miał kształt jakiś sensowny. Filtry kilka sztuk do szybkiej weryfikacji, tak, to warto mieć. Ja akurat mam taki zestaw, taką skrzyneczkę z różnymi filtrami i można je na szybko podpiąć i zobaczyć, czy w ogóle filtr ma znaczenie. Bo z jednym klientem byłem w laboratorium i robiliśmy odporność na bersty. To już przy 0,5 kV nam się rozłączała komunikacja na USB, mimo że wstrzykiwaliśmy bersty do zasilania. I okazało się, że wpinanie tych różnych filtrów nie miało znaczenia. Po prostu to ta komunikacja była tak niestabilna, że nawet jak to urządzenie było podpięte do innego gniazdka, a ten generator i tak włączyliśmy, który stał obok, to i tak się wysypała. Więc no to był znak, że coś jest nie tak. No i okazało się, że faktycznie trzeba było zmienić layout nawet, bo to była bardzo wyżyłowana komunikacja USB 2.0. Są płytki prototypowe do filtrów, więc to też można mieć taką płytkę, mówię, od producentów. Innym
No, tanim, oczywiście dla Amerykanów to będzie tanie, dla nas to będzie już nie takie tanie rozwiązanie. Są generatory sygnałowe, które można podpiąć do sondy polabickiego i sprawdzić odporność na pole. Tu mamy różne wersje, akurat przykładowo gdzieś znalazłem takie rozwiązanie, gdzie pokazują, że z takiego generatora możemy właśnie napędzać sondę polabickiego i sprawdzić, czy nasz układ będzie wariował. Ja takim alternatywnym rozwiązaniem to stosuję taki radiotelefon, który działa na wielu częstotliwościach. On jest dosyć tani, tam kosztuje tylko 100 zł i już można coś posprawdzać. Oczywiście trzeba było też uważać, żeby nie przesadzić z tą mocą, bo ten akurat nadajnik radiowy, no to może tam na 5 watach nadawać i to już dosyć sporo pola z niego wychodzi. Jeszcze harmoniczne się ciągną, więc no niemniej ciekawe. Radiotelefon to też jest ciekawym testem. Ja słyszałem, że nawet na Ukrainie jedni koledzy montowali tam windy i tam po prostu przy odbiorze przyszedł inspektor i z radiotelefonem po prostu przy tej elektronice, przy tym sterowaniu podchodził, naciskał, komunikował się, żeby sprawdzić, czy to nie zareaguje na pole. Bo chcemy być odporni na systemy, które mają być zamontowane. Więc taki test pre-compliance z nadajnikiem radiowym jest bardzo przydatny, żeby zobaczyć, czy ktoś, jak podejdzie z nasz walkie-talkie i zapyta, co tam się dzieje, to żeby nam nie wysypało na całego systemu. Też gdy mamy generator bursta, nawet taki zgodny z wszystkimi wymaganiami, czyli full compliance, to bardzo często chcemy sprawdzić, jak nasze urządzenie zareaguje na dostarczenie takich impulsów do różnych przewodów, do kabli, nie tylko do zasilania czy do interfejsów zgodnie z metodą, ale takie krótkie chociażby kable. No i wtedy stosuje się taśmę miedzianą lub folię aluminiową, owija się i podpina się jeden koniec generatora na właśnie tą taśmę, drugi na ziemię odniesienia, gdzieś na blachę i możemy sprawdzać taką odporność na bursty, czyli Electrical Fast Transients. I to jest bardzo ciekawy test. Niektórzy producenci wręcz wymagają od swoich dostawców takiego testu. No i taka folia aluminiowa też może służyć do testowania ESD, jak chociażby jak Vertical Coupling Plane i Horizontal Coupling Plane też się owija te wiązki i strzela, żeby zobaczyć. Więc warto się zastanowić nad czymś takim, szczególnie w testach inżynierskich, w namierzaniu problemu, poszczególne kable zawijać w taką folię aluminiową i strzelać tym berstem, zobaczyć, gdzie on się rozchodzi i co nam wariuje, jakie układy się resetują. Pewnie procesor się wysypie. No i jeszcze do tych ciekawostek dołożę pomiary analizatorem sieci. Oczywiście wyrafinowany analizator sieci kosztuje bardzo, bardzo dużo i służy chociażby do pomiaru charakterystyk przejścia, dopasowania anten i nawet powerplany, ich impedancje łącznie z zamontowanymi kondensatorami możemy sprawdzać, przylutować złącza do naszej płytki i sprawdzić, czy jest to wymagane. Wiem, że Altera miała taki manual do tego, jak to można robić. No i tu mierzymy tą macierz rozproszenia S, S11, S12, S21, S22, czyli charakterystykę przejścia, tłumienie, ale też to, co się odbija z jednej strony i z drugiej. Natomiast bardzo ciekawą alternatywą, którą ja akurat sporo się bawiłem, kupiłem sobie taki mini Vector Network Analyzer, Tiny się nazywa, i sprawdzałem sobie właśnie, czy nie miałem analizatora widma, to więcej robiłem pomiarów, ale myślę, że też, żeby wrócić trochę do tych pomiarów, bo można testować różne elementy, czy to indukcyjności, czy pojemności. Można sobie mierzyć. Też bardzo ciekawy tutaj jest manual do niego, pokazujący możliwości. Taki wektor Network Analyzer kosztuje około, już nie pamiętam dokładnie, ale 1000 czy 1200 zł z VAT brutto, więc no taki myślę, że przystępny, a daje dosyć fajny efekt. Oczywiście tych małych VNA-ów coraz więcej powstaje, ale myślę, że warto się tym zainteresować, bo charakterystyki przejścia czy filtrów można sobie sprawdzać te charakterystyki. No on ma ten minus, ten akurat model,
że działa dopiero od 1 MHz, czy do 3 giga, no ale tych niskich zakresów często to już nie obsługuje, a czasem byśmy chcieli sprawdzić na zasilaniu coś, co się dzieje właśnie już tam od 9 kHz. No niemniej dodaję to jako kolejną ciekawostkę i to jedno z fajnych rozwiązań.